Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Lufty, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Risen 2. W tym odcinku nie wiem, co możemy zrobić. Naprawdę nie wiem. Mam troszkę kasy, 3000 udało mi się zarobić tutaj. Udało mi się stworzyć coś ciekawego. Znalazłem taką ciekawą miejscówę, gdzie było coś takiego, co ja mi się osobiście nie spodziewał. Znalazłem miejsce, w którym będę mógł, tutaj mogłem kasę wykopać, taki bóg chyba był troszeczkę, że u tego rusznika, że przeczytałem na necie, że można było grać za 10 złotych monet, tych, takich monet, no, wiecie o co chodzi, no wiecie, za 10 cash and money, no i wtedy udawało się to, tak jakby to powiedzieć, dzięki temu, daj mi jakieś wskazówki. Można było wygrywać 500 monet. No ja tak cały czas robiłem, no i pokaż tyle mi, zarobiłem. Jak się kopie. Jak poprawnie kopać? Nie jak dziewczynka w piszczele? Prawdziwy kopniak. To jak kopniak konia. Jak atak z bronią w ręku. Możesz wykopać przeciwnika z dala od siebie. To przydatne, jeśli masz wielu wrogów. Ktoś w zbroi przewróci się po dobrym kopniaku. Tak, ale to działa tylko, jeśli kopniesz ich we właściwej chwili. Czekaj, aż staną prosto przed tobą. A potem ich zabijasz? Co może tu jeszcze być? Pokaż mi, jak opatrzywać... O. Pokaż mi, jak opatrzyć rozcięcie. Czym się tak martwisz? Dzieciaczek zadrapał się w rączkę, maleńka drzazga w palcu. Bądź facetem i nie rób z tego zamieszania. Ignoruj ból, przeżyjesz. Zabijmy trochę krabów. Myślisz, że uda ci się zabić ich więcej niż mnie? Dobrze, stary, zaczynaj. Nadchodzą postrachy w skorupach. Prawdziwe pełzanie. Kawał z ciebie drania. Jak się kopniaki wykonuje? Wow. Nie wiem, jak się wykonuje te... Dobra, krab pokonany. O, właśnie. Wow. Ja nie wiem, jak za bardzo kopać tego gostka. Tak jest, ostatni mały skurwiel. Czy ja wiem, czy taki mały? No dobra. Dlaczego jesteś sam? Ci dwaj, których Berbeluch kazał mi dać Curtisowi, okazali się dupkami. Po co komu oni potrzebni? Sam sobie poradzę. Jak mawiała moja kochana mamusia, prawdziwy pirat jest zawsze gotów na cios. Nie najlepszy to przypadek oczyszczania skrabów. Mów za siebie, stary. Nikt mnie nie pokona w trzaskaniu krabów. Mówię ci, jestem stworzony do niszczenia skorupiaków. Kapitan ucieszy się na wieść, że pozbyliśmy się tych skurczybyków. Co zrobimy ze zdobyczą? Zatrzymamy. Zobaczymy, czy Flanagan da nam za to złoto. A wtedy kupisz sobie nową parę butów. No dzięki. No fajnie. Udało nam się to zabić. W takim wypadku teraz możemy iść może do tego... tą misję to jest z tym Morrisem. Bo tu, no niestety nie otworzymy tych skrzyń, które tam były, jak widzieliście. Nie mamy takiej umiejętności. Nie porozmawiamy z Berbeluchem, przecież można iść za tym Mixonem. Z pozdrowieniami dla Mixona, bo znam takiego chłopaka. Może będzie wiedział, kto mówi.
Mogę teraz iść za Maxem. Dobrze. Nie spuszczaj go z oka. Lewy shift, idź powoli. No spoko. Trochę poskradajmy się za nim. Sobie idzie tam, wypuści się. Sierżant Garcia. Pchał gdzieś tam ryja. Tak to było? Tak ostatnio myślałem sobie nad kupieniem Assassina Creed 2, żeby też całego Assassina przejść, ale tak sobie pomyślałem, mówię, kuźwa mać. Z tego z Risena będzie 40 odcinków. Lekką ręką, tak myślę. Z Wiedźmina dwójki będzie 30 odcinków. I kiedy ja to nagram? A gdzie jeszcze FIFA? A gdzie jeszcze inne gry? Nie wiem, jak my to zrobimy. Ale jakoś damy radę kiedyś, no. Kiedyś na pewno damy radę, no ale to będzie trochę do nagrywania, ale jeśli byście chcieli, to wyrażajcie na dole opinię, tutaj podkomentujcie, czy chcielibyście ujrzeć taką akurat serię Assassin's Creed od dwójki do Brotherhood, tak to mówię? Nie, do Revelation, przepraszam. Do Revelation, a potem następną serię to od trójki do czwórki, bo Unity raczej nie będzie. Tak mi się wydaje. No ale zobaczymy. Unity jak będzie, to będzie tylko z playa. Cutscenka, uwaga. Oho! Co masz dla mnie? Stalowobrody tu jest. Nie na długo. Szuka jakiejś broni. Wkrótce zniknie. Co? Jeszcze wiesz. Jego córka też tu jest. I kogoś przyprowadziła. Jest niebezpieczny. Nawet jeśli nie jest, i tak się nim zajmę. Głupcze! Co jest? Śledzili cię! No pięknie. Grabisz sobie, stary! Tak? Uhu! Spierdzielamy! Masz dość? Chodźcie, chodźcie. Teraz jeszcze został utopie. Sprawdźmy, co to jest za broń. Kordek. Nie, dobra. Where are you? Chodź, utopcze, chodź.
Jakiś ty mocny? Dobra. Trajce zbity, topór wzięty. Sprawdźmy ten topór. A, to słabe. Tam coś wzięliśmy chyba. Tak, z pierścień jakiś, tak? Pierścień inkwizytora, muszkiety i kuloodporne. Weźmy. A kolczyk jakich mamy? Nie. Okej, to pozbierajmy co tu jest. Wow, proszę bardzo, teraz wszystko nagrywa mi się w 50 klatkach. Wow. Można? Można. Takie jajca. Przepraszam, że tak się nie odzywam, ale wiecie, SMS-a dostałem i tylko odpiszę chwilkę i już. To więc chodźmy, chodźmy, chodźmy. Gdzie jest berbeluch? Tu porozmawiam z tym berbeluchem. Max był zdrajcą. Skąd to wiesz? Rozmawiał z jednym z utopców. W takim razie trzeba zabić ich obu. Już się tym zająłem. Świetnie. Wiedziałem, że ten mały gnojek coś kombinował. Ale jest gorzej. Jeśli miał do czynienia z utopcem, oznacza to tylko jedno. Ten skurwysyn Garcia jest po stronie Mary. Tak bardzo starałem się zapobiec wojnie piratów. Szło mi dobrze. Ale jeśli utopce i potwory z głębin przybędą na Takarigue, Garcia, mogłem wypatroszyć go jak rybę lata temu, kiedy miałem okazję. Weź to. Powiedz Stalowobrodemu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Musi o tym wiedzieć. Nauczysz mnie czegoś? Czego? Tu możemy. Jak wydłużyć działanie środków przeciwbólowych? To jest słabo. Ale chodźmy do Curtisa. Tak? Pokaż mi jak walczyć. Więc poćwiczmy. Może cię nie zabiję. Co ty mnie możesz nauczyć? Tak, może tu byśmy się tego się nauczyli. Czy możesz nauczyć mnie kontrparowania? To najlepszy sposób na atak przeciwnika. Możesz parować jego ciosy, ale to nie wytrąci go z równowagi. Trzymaj broń nisko i czekaj. W ostatniej chwili wznieś ją i zbij jego miecz. Tu liczy się czas. Nie bujaj się tylko po to, by wyglądało, że coś robisz. To też mogę? O. Chcę, żeby moje ciosy miały więcej siły. Niech cios zadaje całe twoje ciało, a nie jedynie ręka, w której w ogóle nie masz mięśni. Wykorzystaj pęd i siłę. Nie bujaj się. Zmobilizuj ciało. Włóż całą siłę w cios i uderzaj. Jeśli widzisz jego członki spadające na ziemię, wygrywasz. Okej. Okay. Już mam poznane, to wystarczy mi. Powiedzmy teraz Stalowobrodemu o tym. Cóż to ja słyszę? Pozbyłeś się Maxa? Zgadza się. A także utopca, z którym rozmawiał. Zdradził nas dla Mary? Tak? Dwulicowy łajdak. Mogłem się domyśleć. Należał do ludzi Garcia. Dobra robota, chłopcze. Nie straciliśmy go. Kim jest kapitan Garcia?
Powiedziałem chyba, że dość pytań. Owszem, ale... Dobrze, chłopcze, zejdę do twojego poziomu. Wybrałeś nie najlepszy czas, żeby zostać piratem. Obecnie toczy się wojna piratów. Słyszałem. To nie tajemnica. Ci łajdacy Garcia i Wrona sprzymierzyli się z Marą. Dała za to Wronie harpon tytanów, a Garcii trupią dłoń. Chcemy więc dopaść Wronę? Ale jacy my? Jeśli masz coś do niego, możesz zrobić to sam. Mam coś, po czym zmienisz o mnie zdanie. Pozbyłem się tego paskudztwa. Nie interesują mnie twoje problemy z higieną. Nie dużych, ogromnych. A, o to ci chodzi. Rozumiem. To chyba nieźle. Ale to nie ostatnia walka z tymi potworami, jeśli chcesz ze mną żeglować. Jak będzie? Weźmiesz mnie na pokład? Niech pomyślę. Nie boisz się utknąć? Walczysz z ogromnymi krabami. Wolny Largo. Zmierzyłeś się z utopcem. Pamiętaj o rumie. Ach tak, Irm. Jak brzmi decyzja? Wciąż nie wystarcza, co? Będziemy tu jakiś czas. Zaskocz mnie, chłopcze. Pozytywnie. Okej. Czyli... Lola jest na ciebie zdrowo wkurzona. Co? Po tym, jak spędziła ze mną najlepsze noce swego życia? Szkoda tylko, że za nią nie zapłaciłeś. Mała zdziera. Nie interesuje ją nic poza złotem. No dobra. W takim wypadku udajmy się jeszcze... O nie, tą mapę skarbów O'Briena chciałem sobie znaleźć. Gdzie ona może być? Chodźmy do Puerto Sacarico na razie. Chodźmy do Puerto Sacarico. Rockford. Riley. Strażnik. Pedro. Where is Rockford? Tam jest chyba... Sternik. A, to strażnik jest. Na śniadanie wszyscy wyszli, widzę. To w takim wypadku, co ja mam zrobić? A, miałem ukraść. O kurde, grogu muszę sobie kupić. Zapomniałem o grogu, muszę ukraść perłę. Chyba, ale nie rozmawiałem z Largo, jest. Świeci. Potrzebuję zapasów. Okej. Okay. Koniec. No jeszcze 400 sztuk złota, to jest dobrze. Ale przynajmniej, żeśmy troszeczkę rozwinęli naszą postać, jakby nie patrzeć. Proszę bardzo, tu chwały nam teraz dużo brakuje. To chciałem sobie rozwinąć. 1000 nam tylko brakuje. Biegłości. Proszę bardzo. Twardzie, kuloodporne, zastraszenie jest dobrze. Złoto usty, zdolności, wszystko elegancjo. Otwieranie zamków też już nauczone. Więc to najważniejsze na początek tej gry. W takim wypadku tak myślałem, to jeszcze raz chodźmy tu do Larga. Będę fruwał po tej mapie niesamowicie długo. Coś czuję. Skąd wezmę perłę? Daj gościowi grog. A jak go wypije, złap go za ucho i wyrwij perłę. Głupek pewnie nawet nie zauważy. Jesteś tego pewien? Łatwo wyjdzie, zaufaj mi. Wiem, bo nosiłem to przez lata. Bywaj. W tym wypadku. Tak. Tak, tak. I teraz możemy zakusić w końcu tą baniuszkę. Znaczy tę perełkę. Sprawdźmy, co jeszcze możemy Rockford nauczyć. Możesz mi pokazać, jak walczyć mieczem? Chętnie. A, nic mi chyba nie nauczysz. Jak szybciej. Nie mam tyle złota. Wybacz, muszę lecieć. Myślę, że coraz lepsi jesteśmy już tutaj, jeśli chodzi o walkę.
ale nadal niedoskonali, jak to mówią. Niepotrzebnie ten rum sprzedałem, wtedy miał tyle rumu. Zawsze to się przyda, rum. A może grogu? Cóż, nie odmówię. Co? Może jeszcze zaprosisz mnie na obiad? Niekoniecznie. Zaczynasz działać mi na nerwy. Czy to dlatego pijesz tak szybko? Owszem, przy odrobinie szczęścia wkrótce będę nieprzytomny. No i dobra, to mamy w takim wypadku. Załóżmy ten kolczyk. Cwaniactwo. Okej, możemy udać się znowu tutaj. Poszukamy może tej mapy Obrajena. Ciekaw, gdzie jest ta mapa. Jestem bardzo ciekaw, gdzie jest ta mapa. Chodźmy do Larga. Oj, jeszcze jeden przewrót, jeszcze jeden. Mam to, o co mnie prosiłeś. To miło. Obiecałem ci 1000 sztuk złota, prawda? Zgadza się. Zasłużyłeś na nie, kolego. Zebranie tego kosztowało cię na pewno sporo pracy. Proszę. Od razu lepiej. A ja jestem goły i wesoły, oły. To nie miłe. Dobra, ustal zasady. 6 butelek na głowę, brzmi rozsądnie. Wygra pierwszy pijany, który ich zniszczy. To proste. Tak, o ile nie zadrży ci ręka. Upij się i upuść butelkę, a musisz czekać na kolejną. Dobra, jestem gotowy. Chcesz po prostu wypić kolejkę, czy wejść w zakład? Wypijmy za złoto. Usiądź. Jazda! Cholera! Niech mnie kule biją. Chcesz spróbować jeszcze raz? Przegrywasz. Niech to będzie lekcja dla ciebie. Dzięki za złoto. Nie, tu trzeba wymyśleć, tak to nie może być, no. Jestem taki jeszcze nagi. Muszę się ubrać kapelusz. O, proszę. Tors nie mam nic, nogi nie mam nic, stopy nie mam nic, kolczy nie mam nic. Słabo trochę. Nauczysz mnie czegoś? Czego? Mogę się do czegoś nauczyć? Szkoda, że nie mogę tu się... Chwileczkę. Co ty masz na sobie? To mój kapelusz. Szczęśliwy kapelusz. Znalazłem go. Bo ja go zgubiłem. Żądam natychmiastowego zwrotu. Jest twój? Weź go sobie. Co? Po prostu mi go oddasz? Powalczmy o niego. Dobra, walczymy. I to mi się podoba. Zbijaj się! Ha! Wstydliwy, co? Na niego! Zbijaj się! Na co czekasz? Bij łajdaka! Na co czekasz? Walcz o kapelusz! To byłoby jakieś rozwiązanie. Dobrze walczysz! Gratulacje! Mówisz, że to twój szczęśliwy kapelusz? Zawsze przynosił mi szczęście. Jest twój. Weź go. No okej, gdzie na mordo. Wiedziałem, że zawsze mogę na ciebie liczyć. Teraz trzeba mi jednej rzeczy. Czyli teraz by się przydało jakieś ubranie, no nie. Nie będę z gordu polatał. Masz jakieś towary, na które można rzucić okiem? Tak, sprzedajmy. Na razie mi coś sprzedajmy. Twardy kokos.
A tu mam jakiś szuklęty kamień. A to mogę sprzedać, dobra. To mogę sprzedać. Więcej to raczej amisa, lichwiarz, krawka srebrny. No już 2000 mam. Wow. Ekwipunek. Przedmioty kup. Co tu możemy? Tak, dwa. To mi się przydało. To mi się przydało. Jakie buty? Te mi się przydały buty. Kolczyk. To. No i ta niech będzie. Kilofacę kupię. Okej. Okej. A nie wiem po co ja to wziąłem, ale spoko. Stopy tak. Nogi tak. Kolczyk tak. I dziękuję, jestem ubrany jak John Travolta. Naucz mnie paru sztuczek. Jakich sztuczek? Odsłanie małpy. Cwaniactwo. Podłych sztuczek przydatnych w walce. Musisz zawsze wiedzieć, z kim masz do czynienia. Czasami wystarczy komuś sypnąć piachem w twarz. Niestety, sztuczka ta nie działa na niektórych przeciwników. Będę o tym pamiętał. Aha, gdybyś tak natknął się na sól. Cóż, jest to wiele skuteczniejsza niż piach. Dobra. Dzięki. Teraz przydałoby się znaleźć ten niejaki... Gdzie coś tam o O'Briana, tak? O'Brien. Nie wiem, jak on tam się zwie. O, masz! Widzisz to? Ale jajuce. Nie wierzę. Nie wierzę. Po prostu jebłem. Jebłem. Jebłem i nie wstanę, no. Pozdro 3000. To ja, Lufty. Jezu, weź się smoka zrobiłem po prostu. A, dobra. Wiadomo, gdzie jesteśmy. Ja zrobię małe cięcie i za chwileczkę wrócimy tam, gdzie byliśmy. Tak więc, do zobaczyska. I już jesteśmy po krótkim cięciu, już nam się to wszystko udało ogarnąć. Teraz po... Powinniśmy znaleźć skarb O'Briana może. Dokładnie, udało mi się zdobyć mapę. Mapę trzeba było zdobyć poprzez rozmowę z O'Brienem. Było z nim po prostu porozmawiać. Znaczy porozmawiać. Trzeba było z nim porozmawiać i wygrać w piciu trunku na czas. No niestety ja wam tego nie pokazałem, bo wiecie... Dlatego, że mówię, no szybko to się wykona i nie będę po prostu siedział i czekał. 1000 mamy, tak więc jest gitara. Możemy tutaj jeszcze to wykonamy, ten skarb O'Briana i może już będzie tak... Będziemy blisko ogólnie rozstrzygnięcia całej tej... Może nam się uda w końcu zostać tym piratem z Karaibu. Przekaż, zagrałbym sobie w FIFA. Ale to dzisiaj też może na kanale. Dzisiaj raczej nie na kanale, ale na pewno w tym tygodniu jeden mecz ze składu, który chcieliście zobaczyć u mnie, czyli hiszpańsko-niemieckiego, czy hiszpańskiego, czy niemieckiego. Ja połączyłem dwa składy. Nie wiem dlaczego mówię teraz o FIFA, ale spoko. Tam jest iksik, chodźmy. Łatwizna. Poszukiwać skarbów, pięknie. Nie, nie. Wow. A się wydygałem. Ja.
udało mi się pokonać ich. To okej. Okay. No, rum się przydaje, wam powiem. Szmaragd. Wow! Dziękuję. Cudowny skarb. Czarny oleander. Wow. Udało nam się nieźle to. Okej, diabły pokonane. Wydałem jakąś broń lepszą kupić teraz. Osobiście wam powiem, że to by się nam bardzo przydało. Kupić jakąś lepszą broń. Muszę ostrygi, okej. Przenieśmy się tutaj. Do krypki piratu. Jak będzie? Weźmiesz mnie na pokład? Niech pomyślę. Nie boisz się utknąć? Walczysz z ogromnymi krabami. Wolny Largo. Zmierzyłeś się z utopcem. Pamiętaj o rumie. Ach tak, i rum. Jak brzmi decyzja? Patty ma chyba rację. Masz zalety. Złóż przysięgę i wchodzisz. Wow! Co to za przysięga? Każdy, kto ze mną żegluje, przysięga na własną krew, że jest prawdziwym piratem. Wspólna żegluga i wspólna walka. Tak robią piraci. Potem zostajesz piratem. I jesteś nim do dnia śmierci. Nie ma odwrotu. Jakie mam obowiązki na statku? Dobre pytanie. Znajdziemy coś dla ciebie. Wachta na bocianim gnieździe, podnoszenie żagli, co tylko będzie trzeba. A podział łupów? Każdy dostaje swoją część, chociaż nie planowałem żadnych rabunków. Mamy szukać tej artefaktycznej broni. Już zapomniałeś? Dokąd płyniemy? Na wybrzeże Ostrzy, na Arborei. To tam płynął ten drań Wrona i on ma tę broń. Złóż przysięgę, ja zbiorę załogę i wyruszamy. Jeśli chcesz z kimś jeszcze porozmawiać, zrób to teraz. Rozumiem. Gotowy, by złożyć przysięgę? Jestem gotowy. Świetnie. Zdejmij ubranie. Ten chłopak potwierdził swoją wartość, ale jeszcze nie jest jednym z nas. Dopóki nie złoży krwawej przysięgi. Ha, to dopiero będzie zabawa. Cisza! Powtórz za mną. Oddaję krew za załogę. Oddaję krew za załogę. Oddaję krew za kapitana. Oddaję krew za kapitana. Dzielimy krew, skarb i wrogów. Przysięga jest wieczna. Na całe życie i jeszcze dłużej. Witaj w załodze. Do dna! Jesteś na pokładzie statku Stalowobrodego! Nie obijaj się! Okej. Tak więc, kochani, zostaliśmy piratami. Dzięki serdeczne, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko. Hej, cześć i czołem!